jeżeli genetyk zastanawia się nad tym, jak modyfikować genetycznie całe zwierzę w sposób kontrolowany, taki, że wie, co zrobił, to parę lat temu jeszcze wydawało się to właściwie niemożliwe, ponieważ zwierzę składa się z bardzo wielu komórek, z bardzo wielu tkanek i narządów, a naprawdę modyfikowane zwierzę to jest takie zwierzę, w którego wszystkich komórkach został zmieniony zapis genetyczny, czyli zostały wprowadzone nowe kawałki DNA, mówiąc brzydko, a mówiąc ładniej i bardziej fachowo, nowe geny. Więc takie zwierzę, jak powiedziałam, przez wiele lat wydawało się, że nie wiemy, jak to zrobić, a potem ludzie sięgnęli do doświadczeń embriologów, czyli do doświadczeń tej nauki, która bada rozwój zarodkowy. No i tu jest dość oczywista sprawa, że zaczynamy się, my ludzie i wszystkie zwierzęta, od połączenia się dwóch komórek płciowych. Każda z nich jest pojedynczą komórką, każda niesie swoją informację genetyczną, czyli w każdej znajduje się określony zestaw cząsteczek DNA i one łącząc się ze sobą i te cząsteczki DNA znajdując się potem razem w jednym jądrze zarodka, jednokomórkowego zarodka, rozpoczynają nowe życie. Zaczyna się nowe życie. No i ludzie, ponieważ przez wiele bardzo lat umieli pracować z bakteriami, czyli z pojedynczymi komórkami i wiedzieli, w jaki sposób wprowadzać DNA do pojedynczej komórki bakteryjnej, pomyśleli sobie, że taka sama szansa nasuwa się, pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z pierwszą komórką zarodkową. Tylko że znowu, no zwykle myślimy o tym, o tych zwierzętach, jako ssakach, bo to jest takie najbliższe nam poczucie, że my jesteśmy ssakami, inne zwierzęta to są ssaki, zapłodnienie zastępuje wewnątrz organizmu, ten zarodek w sposób dla wielu z nas tajemniczy rozwija się z jednej zapłodnionej komórki jajowej. No więc jak się dostać, znowu mówiąc językiem potocznym, jak się dostać do tej pojedynczej komórki, która już jest zarodkiem, z której rozwijać się będzie cały organizm, całe zwierzę. I to wymaga skomplikowanych manipulacji poza organizmem. W związku z czym właściwie z góry można było założyć, że to nie będzie prosta sprawa. To znaczy, że zabieramy ze środowiska naturalnego organizmu matki, zabieramy ten mały, bardzo jest wrażliwy na wszystkie okoliczności, na całe środowisko, którego otacza zarodek i chcemy coś z nim zrobić. Mówimy brzydko manipulować. Czyli musimy przeprowadzić manipulację genetyczną. Dodać kawałek DNA, kawałek obcej cząsteczki dla tego zarodka, DNA, czyli informację genetyczną, czyli jeszcze raz powtarzam, gen, dodać pojedynczy gen lub zestaw genów do tego zarodka. Pytanie jest, czy można to dodać, jak powiedziałam, w sposób kontrolowany. Co to znaczy kontrolowany? Znaczy my w jakiś sposób wprowadzamy obcy gen, no ale on się musi później powielić do wszystkich komórek rosnącego zarodka. Czyli on musi się stać własnością genetyczną tego zarodka. Żeby się stał własnością genetyczną, czyli żeby był przekazywany z komórki dzielącej się do dwóch potomnych komórek, musi się połączyć z materiałem genetycznym tej komórki, do której wprowadziliśmy ten gen. Czyli mamy do czynienia z poszukiwaniem techniki wprowadzenia genu, a następnie pytanie jest, czy mamy takie techniki, które, mówiąc językiem ludzkim, zachęcą ten gen, żeby wszedł do materiału genetycznego komórki. A jakby nie było, on musi się połączyć wiązaniami chemicznymi, ten obcy gen, ten nowy gen z resztą DNA komórkowego. I wtedy zarodek dzieląc się, a zarodek głównie dzieli się i specjalizuje na różne tkanki. Do wszystkich tkanek będzie przekazywał obcy gen. Takie zwierzę, które urodziłoby się z takiego zabiegu, nazywa się zwierzęciem transgenicznym. No takie słowo się pojawiło, myśmy od razu dodali transgen. Czyli gen to jest taki gen, który przybył skądś, ale przybył dzięki manipulacjom człowieka.
To wszystko, jak się tak opowiada, to wydaje się bardzo łatwe, ale wymagało bardzo wielu prób. Ludzie nauczyli się manipulować obcym DNA i wprowadzać do bakterii obcy DNA na początku lat 70. Pierwsze zwierzę transgeniczne narodziło się na początku lat 80. i były to słynne myszy, słynne, ponieważ figurowały na wszystkich okładkach pism takich przeznaczonych dla normalnego odbiorcy. Były dwie myszy, jedna duża, druga mała i było wiadomo, że ta duża, ona się czymś różni od tej małej i my to nawet możemy widzieć, bo jest duża. A różniła się tym, że dostała dodatkowe geny, które kodują hormon wzrostu szczura. Ona nie była dlatego duża, że szczur jest większy od myszy, ona była dlatego duża, że dostała kilka kopii, parę razy powtórzoną informację genetyczną, która koduje DNA, który koduje hormon wzrostu. No a hormon wzrostu, to już każdy z tej nazwy rozumie, że jest substancją, która promuje wzrost, szybszy i bardziej bujny wzrost organizmu. Więc ta mysz transgeniczna, która nosiła w sobie swój gen hormonu wzrostu mysiego, dostała jeszcze gen hormonu wzrostu szczura, on w niej działał również, czyli wytwarzał się hormon wzrostu szczura i mysz była większa. I to wszystko pokazało się, jak powiedziałam, na okładkach czasopism naukowych, a potem we wszystkich ilustrowanych czasopismach w postaci dwóch myszy o wyraźnie różnych rozmiarach. To była wielka praca, to była bardzo istotna praca. O ile dobrze pamiętam, w grudniu 82 roku myśmy mieli wtedy trochę inne zmartwienia niż myszy transgeniczne. Ale od tego się to zaczęło. I zaczęło się również dlatego, że mieliśmy gen, to znaczy ludzie, mieli gen hormonu wzrostu. To jest stosunkowo mało skomplikowany gen, dość łatwo można go było wyizolować, wyciąć z reszty DNA, na przykład szczura, wyciąć, oddzielić, oczyścić z reszty DNA, na przykład człowieka. Dzisiaj na świecie istnieją wielkie kolekcje różnych hormonów wzrostu, ponieważ to doświadczenie natychmiast dało do pomyślenia genetykom i innym ludziom, że można by szybciej uzyskać wzrost różnych zwierząt. To znowu nie oznacza, że po ulicy biegałyby psy wielkości koni, ale to oznacza, że na przykład być może, to zresztą było wiadomo, krowom szybciej narastałaby masa mięsna, dawałyby więcej mleka, byłyby jednym słowem dla nas, znowu dla ludzi, bardziej użyteczne. O robieniu transgenicznego człowieka wtedy jeszcze nie myślano, dzisiaj się zresztą też nie myśli. Może warto powiedzieć, po pierwsze powiedziałam, musi się mieć gen, czyli musi się mieć jakiś fragment DNA, którego funkcja jest dobrze znana. Nie chodzi o to, żeby bezmyślnie wprowadzać jakieś kawałki DNA, o których nic nie wiemy. Jeżeli mamy określony gen, wiemy, co on koduje, czyli jakie białko powstaje w wyniku działania tego genu, no to wtedy mamy materiał do podania do zarodka. I teraz następuje ta cała procedura opracowana dla ssaków na przykładzie myszy, między innymi dlatego, że myszy są wspaniałym obiektem badań dla biologów od bardzo, bardzo wielu lat i może czasem warto byłoby pomyśleć o ofierze, którą złożył ten gatunek zwierząt dla medycyny przede wszystkim. Zostaje ten problem, istotny problem, jak to się robi. To są manipulacje z jednej strony embriologów, z drugiej strony genetyków. Musi być ścisła współpraca. Genetyk dostarcza, jak powiedziałam, genu, fragmentu DNA, o którym wie, jaką ma funkcję, a embriolog manipuluje zarodkiem. Ta manipulacja, ja nie lubię używać tego słowa, ale ono jest powszechnie przyjęte, po angielsku zawsze może on lepiej brzmi. W każdym razie trzeba wyjąć, wypreparować, wyciągnąć zarodek tuż po zapłodnieniu. On jest wtedy jednokomórkowy, czyli zapłodnienie jest wewnątrz organizmu, natomiast zarodek jest możliwe wyciągnąć taki zarodek od zapłodnionej matki. On ma wtedy dwa jądra, jądro plemnika i jądro komórki jajowej, one się jeszcze ze sobą nie połączyły i jest to jedna komórka. Pierwsze stadium życia zarodka. My też tak zaczynaliśmy się. No i teraz do tej komórki jajowej wprowadza się bardzo cieniusieńką strzykawkę. To oczywiście nie jest taka strzykawka, jaką się robi szczepienia, które my znamy, jak nam się
wkłuwa lekarz. To jest bardzo cieniusieńka wstrzykawka o szklanym końcu i tą wstrzykawką wprowadza się roztwór, w którym znajduje się gen, bo gen można rozpuścić, jak dziwnie by to nie brzmiało, wprowadza się taki roztwór do jądra tego zarodka. Do, zwykle do męskiego jądra, bo ono jest troszeczkę większe. To są mikroskopijne manipulacje i znowu można sobie łatwo wyobrazić, że można tu coś uszkodzić, że się wprowadza, jednak wstrzykuje się pewną objętość płynu oraz obcego płynu dla tej komórki. Narusza się po kolei najpierw błonę komórki, zapłodnionej komórki, zarodka, a potem błonę jądrową. Czyli łatwo można coś uszkodzić. I w związku z tym od razu można przypuścić, że jeżeli taka technika jest nadal używana, to ona nie może prowadzić do wysoko wydajnej transgenizacji, tak bym to powiedziała, wprowadzenia obcego genu do zarodka. Ale ona się udaje. W przypadku myszy wydajność jest od 20 do 30% i to bardzo zależy od rąk, które to wykonują. Od manipulacyjnych zdolności człowieka. Słyszałam kiedyś anegdotę o pewnym instytucie, w którym był tylko jeden człowiek, który umiał robić transgeniczne myszy z 50% wydajnością. I jak on szedł na urlop, to oni przerywali w tej dziedzinie pracę, bo szkoda było zabijać myszy niepotrzebnie. No więc wprowadza się ten materiał genetyczny do jądra, męskiego jądra zapłodnionego zarodka. Czeka się przez 2-3 dni, aż ten zarodek zacznie się dzielić. Przynajmniej raz się musi podzielić, żebyśmy wiedzieli, żeśmy go nie zabili przy tych manipulacjach. A potem bierze się inną, w tym przypadku mysz, inną samicę po prostu, która jest hormonalnie przygotowana do podjęcia ciąży, ale nie jest zapłodniona. I do tej hormonalnie przygotowanej myszy, czy do tej samicy wprowadza się zarodek, który uczyniliśmy transgenicznym i czeka. W przypadku myszy czeka się 21 dni. No tutaj ta niecierpliwość badaczy można sobie łatwo wyobrazić. Rodzą się z tego albo nie rodzą, jak się wprowadzi kilka zarodków, myszy wprowadza się kilka zarodków, rodzą się albo się nie rodzą zwierzęta transgeniczne. Ponieważ zostało jeszcze to stadium, nad którym powiedziałam, że chcielibyśmy panować, ale jeszcze nie panujemy. Co zrobi komórka zarodkowa z tym DNA, które do niej wprowadziliśmy? Ona nie musi tego DNA uznać za swój. Jeżeli ona by go uznała za swój, przepraszam, że używam takich ludzkich słów, ona oczywiście nie myśli, ale gdyby ona go uznała za swój, to wtedy włączy go, chemicznie połączy go ze swoim materiałem genetycznym. I my nad tym nie panujemy. My jej tylko dajemy taką możliwość. Dlatego też znowu wydajność robienia zwierząt transgenicznych obniża się, bo to nie zawsze się zdarza. Ale te myszy, które pokazano w 1982 roku wszystkim ludziom na wszystkich okładkach czasopism ilustrowanych, te myszy to już były myszy transgeniczne. Udowodniono, że w ich materiale genetycznym, we wszystkich ich komórkach znajduje się gen hormonu wzrostu szczura, czyli zarodek, jednokomórkowy zarodek pobrał ten gen, dołączył do swojego DNA i wprowadził go, znaczy on wtedy się stał własnością wszystkich komórek tej myszy. Mysz stała się transgeniczna. Wszystkich komórek, to znaczy również jej komórek rozrodczych. Taka transgeniczna mysz ma w swoich komórkach, jeżeli to jest samiec w plemnikach, jeżeli to jest samica w komórkach jajowych, też ten nowy gen i ona go będzie przekazywała potomstwu. Stworzyliśmy nową odmianę zwierzęcia. No i teraz jest pytanie, po co to wszystko robimy?